Oto jedna z najbardziej miododajnych, jeśli nie najbardziej miododajna bylina, która może być uprawiona w naszej strefie klimatycznej. Przegorzan bylinowy. Jak kwitnie, to dosłownie pszczoły się o niego biją. W każdej porze dnia, a nawet nocy, bo zauważyłem, że niektóre do tak późna zbierają, że nawet nocują pod kolbą tu na łodyżce. Dwie pszczoły dzisiaj rano nocowały. I praktycznie o każdej pogodzie na przegorzanie można spotkać pszczoły. Zdaje się, że tam można gdzieś sprawdzić pewnie wydajność nektarową, miodową jest olbrzymia. Nie ma tendencji niestety, a może stety do ekspansji. Raczej trzyma się jednego miejsca, w którym został posadzony czy posiany. Generalnie tylko daje ten jeden egzemplarz, się rozrasta na boki, nie rozłazi się tak jak na przykład nawłoć czy rudbekie. No i niestety, przynajmniej u nas tutaj na południu, nie rozsiewa się sam. Trzeba go po prostu wcześniej najlepiej wysiać w tunelu, później przepikować, ewentualnie do gruntu w jakimś inspekcie. Ale to tak w maju dopiero i dopiero wtedy później, jak wzejdzie, przepikować na miejsce stałe. Kwitnie od drugiego roku po zasianiu. No wiadomo, jak dzielimy kępy, dzielimy same rozłogi, to w tym samym roku może już zakwitnąć. Tym niemniej warto go sadzić w pobliżu pasiek, nawet jeśli mamy miejsce dosyć masowo, bo nie, jak mówię, nie stwarza zagrożenia dla innych tutaj naszych rodzimych gatunków, że się gdzieś rozejdzie i wyprze. Natomiast no jest też przede wszystkim byliną ładną. Nie jest za duży taki, żeby nie do ogarnięcia, no powiedzmy te 1,5 metra do 1,80 m może maksymalnie, ale generalnie 1,5 metra trzeba liczyć, osiąga. No i jak widzicie, pszczoły go po prostu uwielbiają. Także polecam gorąco, sadźmy przegorzany w pobliżu pasiek, tym bardziej, że to już jest taki okres po lipie, prawda? Zaczyna kwitnąć, więc uzupełnia na pewno zapasy, czy też to podkarmianie takie na tak zwaną siłę, sierpniowe podkarmianie, i ewentualnie jeśli nawłoć jest w pobliżu, na pewno uzupełnia też tą nawłoć. Patrzcie, ile tych pszczół tu jest. Niesamowite. No, z tych wszystkich bylin, co tutaj ja mam posadzone, a mam różne, te pszczelniki, nie pszczelniki, jeżówki, kocimiętki, tak, i inne jeszcze byliny. Tam krwawnice widać za nim. O proszę. Widać? Nie widać? Widać. Czy też, no wiele innych tu mam posadzonych z racji tego, że rozmnażam to może już mniej, jeśli chodzi o sprzedaż, ale dawniej bardzo dużo żeśmy tych bylin robili. Także no mam tu posadzonych tych bylin bardzo dużo wokół pasieki. No i mogę zaobserwować, porównać, co jest, prawda, na czym pszczoły chętniej siedzą, co jest bardziej grymaśne, co jest bardziej korzystne, co lepiej znosi tam suszę, słońce duże, przegrzanie, czy inne niespodzianki naszego klimatu. A generalnie przegorzan jest dosyć byliną odporną, nie wymagającą zbytnio
No a przede wszystkim właśnie niesamowicie mnie dodaje, no. Także gorąco, gorąco polecam. Sadźmy, rozmnażajmy we własnym zakresie, siejmy też. Chociaż siania, no to mówię, jak tu próbowałem siać tak nasiona byle jak, to nie zeszły. To trzeba jednak trochę przygotować. No ale generalnie troszkę przygotowania i możemy też poprzez wysiew je rozmnożyć. Także warto, na pewno warto.